Jak dobry i zły duch przekonują nas o grzechu. I Duch Święty i zły duch przekonują nas o grzechu. Czytamy w Biblii, że Duch Święty przekona nas o grzechu i to prawda, ale robi to w zupełnie inny sposób niż zły duch. Gdy Duch Święty pokazuje nam grzech, oczywiście jest to dla nas smutne i przykre, ale zaraz daje światło na ten grzech i moc do wyjścia z tego grzechu. Pokazuje też dary, które od Boga otrzymaliśmy, które jakoś nie mogą zaistnieć, czy są nawet niszczone przez nasz grzech. I to jest smutne. I warto się zasmucić, żeby z tych grzechów wyjść z Bożą pomocą. Natomiast diabeł kusi najpierw nas do grzechu, a potem nas o ten grzech oskarża. Ale zawsze właśnie w takim osądzeniu, poniżeniu przytłacza nas tą winą. Obwinia nas za to, do czego wcześniej nas kusił. Jeżeli umiemy to rozróżnić, to wtedy możemy łatwiej zwyciężać i z grzechem, ale też przede wszystkim z tym osądem. Słuchajmy Pana Boga, jak mówi o naszym grzechu. To dużo mądrzejsze niż słuchanie diabła, który jest kłamcą i oprócz tego, co zrobiliśmy, dokłada nam jeszcze dodatkowe osądy i poniżenia. Tak dobry i zły duch przekonuje nas o grzechu. Wybierajmy Boże spojrzenie, bo to dużo mądrzejsze. Nie dajmy się osądowi i poniżeniu diabła.